Dobra, w międzyczasie czekając, o, jest jakiś like, więc chyba działa. To lecimy z koksem. Rafał Żak, spróbuję ja. Trener, coach, mówca i dla mnie osobiście bohatersko Ironman, triatlonista. Warto dopowiedzieć, jaki trener, bo jesteśmy też wśród społeczności sportowej, więc jak powiedziałem trener, to zaraz się kojarzy, no ale czego? Do czego trener? Tak, tak, to jest częste. Ja jestem trenerem, chyba najczęściej się używa określenia trener biznesu. Znaczy ja wolę od etykiety powiedzieć, czym się zajmuję. Zajmuję się rozwojem kompetencji ludzi i rozwojem organizacji. A zakładając, że siedzi koło mnie, teraz nie widać, moja babcia, a z drugiej strony mój 5-letni siostrzeniec, to co to znaczy rozwijanie kompetencji? To ja się, gdybym miał taki zestaw słuchaczy, to bym się poddał. Znaczy, moja mama do dzisiaj chyba nie wie dokładnie, czym ja się zajmuję i na czym to polega, więc chyba bym się poddał. Twoja też? W sytuacji. Tak, ja myślę, że to jest, uczy ludzi. Moja mama zawsze pyta, to znaczy, że tak gadasz do nich przez tyle czasu i tak dalej. Myślę, że mój Franek podobnie to rozumie, ma 7 lat i też wie, że to polega na tym, że się gada do ludzi. Tak, i co z tego gadania najczęściej wynika, albo byś chciał, żeby wynikało? No ja bardzo mocno pracuję nad rozwojem kompetencji, a nie nad zmienianiem ludziom życia. Zawsze jak się toczą takie dyskusje na temat tego, no kiedyś tam pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, o takiego obszaru rozwoju kompetencji czy rozwoju osobistego, który polega na tym, że ludzie tam się stają lepszą wersją siebie z każdym dniem, to do mnie wtedy dotarło, że ja nikomu tak życia nigdy nie zmieniłem, ja wielu rzeczy, wielu ludzi nauczyłem i chyba to jest różnica. Raczej jestem od roboty i uczenia ludzi czegoś, co oni potem wykorzystują w życiu, niż od sprawiania, żeby oni byli lepszymi ludźmi i przekraczali granice siebie. To może chociaż jakiś przykład kompetencji. No to jak my się znamy na przykład z projektów rozwoju kompetencji trenerskich, czyli byłeś u mnie na szkole trenerów, czyli mówiąc wprost, moim zadaniem było nauczyć ciebie i podobnych lepiej prowadzić szkolenia, które prowadziliście w swoim życiu i to jest taka kompetencja dosyć łatwa do złapania. Najczęściej pracuję z grupami menedżerskimi i z grupami trenerskimi, więc najczęściej uczę ludzi, jak zarządzać innymi i jak prowadzić działania rozwojowe. Fajnie. A miałeś kiedyś szkolenie dla sportowców albo trenerów, albo ludzi sportu, menedżerów sportowych, albo prezesów klubu sportowych, organizacji, coś takiego? Nadają się? Ja nigdy nie prowadziłem takich zajęć po to, żeby rekrutować, znaczy jakby samodzielnie, żeby rekrutować ludzi z takich grup docelowych. Mam parę takich wydarzeń na koncie na Kongresie Psychologii Sportu, kiedyś się pojawiłem, natomiast opowiadałem tam o specyficznym temacie, czyli o marketingu AKS-u złego. No i zrobiłem też trochę działań wewnątrz AKS-u. To nie dla ludzi sportu, bardziej dla działaczy. Natomiast no, działacze to ci, którzy są tam właścicielami tego tworu, o którym pewnie jeszcze będziemy gadać w którymś momencie. No i to jest też dla mnie fajne doświadczenie przenoszenia rzeczy z biznesu na takie środowisko, które nie jest biznesowe, tak? Tylko jest społecznościowe czy tam stowarzyszeniowe i to jest fajne. No i tak sportowe jest. Przede wszystkim. Okej, to dokładając cegiełkę jeszcze do recenzji twej, to jesteś współwłaścicielem najlepszego amatorskiego klubu sportowego piłkarskiego. UEFA nagroda, AKS zły. Fajnie to brzmi, jak napisałeś w zapowiedzi współwłaścicielem, to sobie pomyślałem, że to tak dumnie brzmi, bo to rzeczywiście tak jest, jakby to jest klub prowadzony przez stowarzyszenie, więc wszystkie osoby, które są w stowarzyszeniu, płacą składki, w zasadzie mogą się nazywać współwłaścicielami. My lubimy o sobie mówić prezesi, to tak ładnie wygląda. To jest taki twór sportowy, najpierw piłkarski, który powstał 4 lata temu na warszawskiej Pradze, a dzisiaj piłkarski, koszykówka kobiet, piłka nożna męska, kobieca, koszykówka kobiet, a od tego sezonu mieliśmy ruszać jednocześnie, znaczy jeszcze z dodatkową sekcją, Ultimate Frisbee. Grubo. No, chciałem sprawdzić, czy zareagujesz takim, jakby, że dasz poznać po sobie, że wiesz, co to jest Ultimate Frisbee, czy nie. No wiem, że rzucasz krążkiem, tylko no, tak jakby no, ekstremalnie, no, nie? Że padasz na... Ekstremalnie, bo dlatego jest Ultimate. Dlatego? Ja, taki jakby duszpiku kości zły sport, znaczy społecznościowy, bez sędziów, wszystko się odbywa jakby w porozumieniu fair zawodników, więc bardzo do nas pasowali i dlatego są z nami od tego sezonu. Nice, ciągle. Znaczy, którego nie ma, od tego sezonu, którego nie ma z racji koronawirusa, pandemii, podobnych historii. Okej, okay, to co taki gościu jak ty czyta? Co ostatnio czytałeś, oglądałeś? Ja czytam dwie książki, mogę ci pokazać, bo mam na biurku, mam taką książkę, What the Fuck, czyli książka o tym, co przeklinanie mówi o naszym języku, umyśle i nas samych.
dwie najświeższe pozycje, jakie przeczytałem, to są dwie książki o przeklinaniu, czyli właśnie What the Fuck i druga książka Bluzgać Warto chyba. Już nie pamiętam tytułu dokładnego, przepraszam, ale wczoraj mam to na świeżo. Więc chyba jest tak, że trochę ten czas teraz wyhamowania pracy szkoleniowej albo przynajmniej nie robienia tych tylu rzeczy wyjazdowych powoduje, że mam czas na poczytanie rzeczy, które odkładałem od zawsze. Uroniłem łezkę dzisiaj na przy cytacie chyba z tej książki, tak? Rozróżnienie na trzech kolesi. Tak, to jest rzecz, która mnie ciekawi, bo rzeczywiście to pokazuje specyfikę, nie będziemy tego cytować, bo nie pamiętam w całości, to pokazuje specyfikę brytyjskich przekleństw i tego, jakby próbowałem szukać odniesień w języku polskim, jak one mogłyby wyglądać, ale tak. Zauważyłem, że niewiele osób zaangażowało się w tą dyskusję, która pokazuje, że gadanie o przekleństwach jest trudne dla części, wydaje mi się, że dalej jest to jakiś taki obszar, no, nie wiem, czy tabu, czy takich niezręczności, czy takich pytań, czy to jest kulturalne, niekulturalne i tak dalej. Ciekawe, co by zmieniło, gdyby było anonimowo. Można było podyskutować, pewnie byłoby. To jest pytanie o badania. No, w Polsce jest mało badań na temat przekleństw, tak zauważyłem. Jak, oczywiście gdzieś tam, jak patrzę i coś wczytuję, to staram się szukać też badań na ten temat. Nie wiem, w Nowej Zelandii, w Stanach, w Anglii są takie badania pokazujące, jak ludzie postrzegają różne słowa i które uważają za bardziej wulgarne od innych. I próbowałem szukać polskich odpowiedników, nikt tego nie robił u nas. Tak, może to jest jakaś nisza, chociaż nie wiem, co potem z tym zrobić, z tymi wynikami. Natomiast ja lubię czasami takie badania, które jakby powodują tylko taki moment, że myślisz sobie, że okej, sensu to specjalnie nie miało, ale fajnie, że mamy te wyniki. Może byś mógł zbadać, na ile skutecznie uda ci się wyjść z impasu otoczonych przez zespół chłopaków w kapturach, którzy są bardzo troskliwi, bo zawsze pytają, czy mam jakiś problem, tak? Jest taka, taka definicja. To ja myślę, że to pytanie, no to ciekawe, bo to jakby kwestie takich stadnych zachowań co do przekleństw mogły być ciekawe. Nie? No my jesteśmy trochę starzy, więc była jakaś taka gra komputerowa na początku lat 90. Monkey Island, Małpa Wyspa, i tam, nie wiem, czy kojarzysz, taki był gościu, który chciał zostać piratem, Guybrush Threepwood, i jednym z zadań było wygranie pojedynku szermierczego, tylko to była szermierka zamiast na miecze tam pirackie, to na słowa, tak? Na pojedynek. Pojedynek był czysto merytoryczno słowny, więc może w takich pojedynkach byłbyś jeszcze bardziej uzbrojony. No, czyli to się okazuje, jak się tak człowiek wczyta, że w zasadzie przekleństwa są modyfikacją kilku głównych gałęzi przeklinania, tak? Jakby za dużej inwencji potem w tym nie ma. Albo to są rzeczy związane z religią, czyli na rany Chrystusa i podobne rzeczy, albo to są rzeczy związane z narządami ciała, typu ty chuju i tak dalej. Ojej, zaknąłem. Wiesz co, tak, nie zdążyłem kliknąć, poczekaj. A masz gdzieś ten klikacz? No, mam coś. Mam Stefana. O Jezu. To teraz uważaj. Albo to są rzeczy związane z jakimiś wydzielinami ciała, albo to są rzeczy związane z obrażaniem. W zasadzie mamy cztery różne kategorie, do których możemy... Tyle? No patrz. No, okazuje się, że ten świat jest jednak prostszy. Bardzo dobrze. Będziemy rozmawiać o porażce, o błędach, o dawaniu ciała. Już tego nie wpisałem. Widzisz, ja też miałem taki wewnętrznego strażnika, który sprawił, że nie napisałem wszystkiego zapowiedzi, co bym chciał. Trochę obawy o ciebie, trochę obawy o siebie, trochę obawy o czytających, nie? Więc na przykład nie napisałem, że będziemy mówić też o dawaniu ciała, ale takim właśnie, no może nie literalnym, tylko bardziej nie literalnym. Natomiast właśnie, zacznijmy od tego, co mi się bardzo spodobało i co jest dla naszych wszystkich, pożywką dla naszych wszystkich widzów, którzy być może są ze świata sportu. Zresztą, jeżeli widzieli filmik, to pewnie już wiedzą, ale jak ktoś nie ma czasu, to w skrócie, mógłbyś przypomnieć te badania, które powiedziałeś, że są już zaktualizowane, ale jednak, o strzelaniu rzutów karnych, a to, co mnie najbardziej interesuje, więc prosiłbym o skrót, to konsekwencje, które sprawiają, że my się boimy. Ja w książce o popełnianiu błędów, ale też w tym TEDxie, o którym mówisz, posługiwałem się takim przykładem rzutów karnych. Zwykle jak to pokazuje, to zadaję ludziom pytanie, w które miejsce uderzyliby piłkę w rzucie karnym, zakładając, że to są Mistrzostwa Świata, finał i tak dalej. No i jakby zazwyczaj odpowiedzi są takie, że uderzają ludzie po okienkach, gdzieś próbują uciec od tego miejsca, gdzie stoi bramkarz. Ja kiedyś odnalazłem takie badania, które pokazują analizę efektywności strzelanych rzutów karnych i ta analiza pokazuje, krótko mówiąc, że uderzenie w środek bramki zwiększa szansę strzelenia gola o 7%, ale co ciekawe, tylko 17% rzutów karnych uderzanych jest w środek. To pokazuje, że pomimo tego, że są twarde dane, że to jest dobre miejsce do uderzenia piłki, niewiele osób to robi.
No i teraz jakby jak się pyta dlaczego i tak dalej, jak próbuje się do tego dojść, no to okazuje się, że główny powód jest taki, że pojawia się obawa ze strony strzelających, co się stanie jak obroni. Także nawet nie chodzi o fakt nieobronienia, tylko o tym, co powie społeczeństwo naokoło mnie, tak? W sensie jak do mnie ludzie podejdą, co o mnie napiszą media i tak dalej, i tak dalej. Czyli to trochę, i to jest o tyle ciekawe, że jak się popatrzy na narzędzia służące diagnozie lęku przed porażką, to tam zawsze jest taki komponent lęk przed oceną osób dla mnie ważnych. To się tak fajnie łączy, że my czasami nie podejmujemy decyzji z powodu obawy o porażkę, nawet mniej nam chodzi o wymiar tej porażki, tylko bardziej nam chodzi o to, co się społecznie z nami stanie. To znaczy, jak ludzie do nas podejdą. Myślę, że to szczególnie jest istotne, jak ktoś patrzy na błędy popełniane w organizacji i myśli sobie, no tak umownie rzecz ujmując, co ta organizacja sobie o mnie pomyśli, tak? Tam ci, którzy są naokoło mnie. To straszne. No jakby psychologia jest opisowa, więc to jest raczej opis tego, że tak jest, nie? Jakby nie wiem, czy to... Nie bałbym się mówienia, że straszne, bo to by oznaczało, że no, to już koniec teraz, nie? Nie mamy z tego wniosków. Ja myślę, że to trochę pokazuje, że dbanie o komfort tego takiego odbioru społecznego ludzi w obliczu decyzji jest istotne. Także skoro wiemy, że ludzie mają takie obawy, no to trzeba jakoś to zadbać i pokazywać im, że na przykład kultura organizacji, w której się znajdujemy, jest taka, że pozwala na te błędy i na gadanie o tych błędach. Mhm. No ale też, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jest takie powiedzenie, no bo ten przykład końcowy o argentyńskim piłkarzu? Nie, kolumbijskim. To kolumbijskim. Tak. No ale to jest też, no bo jakby ja rzeczywiście podaję taki przykład Andresa Escobara, który strzelił sobie samobójstwo w 1994 roku, wrócił do kraju i zginął. Tak, w sensie został zastrzelony parę tygodni czy parę dni po tym, jak wrócił. I podobno to było motywowane, tak przynajmniej większość o tym ludzi pisze, no właśnie tym, że strzelił sobie z tego samobuja. Jasne, że to jest skrajny przypadek, bo jakby niewiele takich mamy. No ale to trochę jest tak, kiedyś ja uwielbiam taki cytat Marka Twaina, który powiedział, że lepiej się nie odzywać i sprawiać wrażenie idioty, niż powiedzieć jedno słowo i rozwiać wszelkie wątpliwości. I to jest fajne, bo to pokazuje właśnie ten obszar obaw, że się lepiej nie odezwać w jakiejś sytuacji, nie wychylić, bo potencjalnie ta porażka może spowodować jakieś tam straty, a z drugiej strony też jest tak, że jak ktoś jest w organizacji, w której pracuje, w której widział już takie historie, że ktoś się przyznał do błędu i poleciał, no to ja się też nie dziwię, tak, że jakby ktoś jest nauczony ostrożności w takim podchodzeniu do porażek czy do takich rzeczy, które nie wyszły. Mm-hmm. Zastanawiam się to, o czym będę chciał z tobą pogadać za chwilę, czyli jak bardzo powinniśmy polegać na badaniach i statystyce i tym, co zostało już dowiedzione dookoła nas i na tym opierać swoje decyzje lub ich brak, a na ile na własnych doświadczeniach lub doświadczeniach innych osób, które być może nie są przebadane w warunkach sterylnych i laboratoryjnych, ale jednak jakąś swoją siłę i wagę mają. A tylko uzupełnię jeszcze tego Marka Twaina, co prawda to ma mało wspólnego z nim, ale się fajnie mi klei, że ten żart, jaka jest, co ma wspólnego student i pies, to, że jak się zada im pytanie, to tak mądrze patrzą. No, to jest ładne. Więc czasem. Tak. A czasem... Mark Twain, czy to Einstein, czy kto? Bo to? No. To? Galanonim, nie wiadomo. W każdym razie czasem tak, jak się nic nie mówi, to się wygląda mądrzej niż jak się coś powie. Tak podobno też opowiadało się, że jest z niektórymi ludźmi, mężczyznami, kobietami, że ładni są, ale jak się otworzą buzię, to piękno znika. Jesteś? Tak, nie zauważyłem pytania. Rozumiem, że tam o te, na ile warto bazować, tak? Bo... Tak, rozwój oparty na dowodach, a rozwój oparty na doświadczeniach. Ja mam, jakby znasz mnie, więc wiesz, że ja mam podejście skrajne. Znaczy, ja mam tak, że jeżeli są dowody naukowe, to one wygrywają z osobistym doświadczeniem. Znaczy, ja to, co się dzieje teraz w obliczu pandemii koronawirusa i ilość konspiracyjnych teorii, które się przewijają przez mojego walla facebookowego, takie, które się kończą, że ja przestaję kogoś obserwować, jakoś nie mam serca wywalać ze znajomych, ale robię, nie obserwuję już tej wypowiedzi o tym, że sieć 5G wzmaga coś tam, że generalnie to Bill Gates chce co on chce zrobić, jakby spowodować, że część ludzkości zniknie i wszyscy będziemy zmuszani do szczepionek i tak dalej. Dla mnie to jest jakby zadanie sobie pytania o to, czy warto ufać nauce, czy warto ufać osobistemu doświadczeniu, jest dla mnie, ja nie umiem zrozumieć, dlaczego można mieć wątpliwości. To znaczy, jak ktoś lata samolotem i wsiada na pokład samolotu, to się nie zastanawia, co doprowadziło ten samolot do tego momentu, że on lata.
W sensie jakby, że to jest nauka, ten obszar, nie? Że wsiada do samochodu, ktoś codziennie jeździ i sobie myśli, okej, w tym obszarze nauka jest okej, ale jeśli chodzi o szczepienia, to już nie. Tak? Bo tutaj Bill Gates chce nas wszystkich wymordować. Jakby wczoraj widziałem takie fajne wyliczenia, że Bill Gates ma tyle kasy, że każdemu Polakowi mógłby płacić ZUS do końca roku. Więc jakby idea, że chciałby zarobić jeszcze więcej, mordując część populacji tego świata, jest kosmiczna. Tak jak kosmiczne teorie pod tytułem, że to Chińczycy wypuścili broń biologiczną, która zabije część ludzkości po to, żeby chińska gospodarka wzrosła. Znaczy, przypominam, że to jest broń biologiczna zabijająca jakiś 1% ludzkości. To jest naprawdę słaba broń biologiczna. I teraz to jest coś, co kiedyś świetnie powiedział Richard Dawkins, jakby kończąc jedno ze swoich wystąpień, dlaczego ufa nauce, i na końcu powiedział takie zdanie because it works, bitches. Tak? W sensie, dlatego, że ona działa. I teraz to jest jakby statement generalny, ale teraz przechodząc do twojego pytania, to jest ten rozwój oparty na dowodach, czy w ogóle praktyka oparta na dowodach działa tak, że mamy i te dowody praktyczne, i te dowody naukowe. I teraz co to oznacza? To oznacza, że ja mogę mieć swoje osobiste doświadczenia w jakimś zakresie i z nich korzystać. Ja to często tłumaczę na przykładzie mojej pracy trenerskiej. Ja nie mam żadnych dowodów naukowych, że na przykład rundka na starcie szkolenia jest dobrym pomysłem. Że rundka to znaczy każdy uczestnik się przedstawia. Nie ma twardych badań pokazujących, że nie wiem, część szkoleń ktoś robił z rundką, część nie, i to z rundką były lepsze. Tak, w sensie nie ma tego. Natomiast ja mam takie swoje osobiste doświadczenia i z nich korzystam. I teraz ten cała idea rozwoju opartego na dowodach polega na tym, że my mamy te praktyczne, z drugiej strony mamy naukowe. I okej, ja mogę sobie korzystać z praktycznych, ale jeśli dochodzimy w którymś momencie do takiej sytuacji, że w tych naukowych będziemy mieli coś, co nam przeczy tym praktycznym, to powinniśmy odpuścić swoje osobiste doświadczenia. Znaczy ja mam tak, że jak ja mam swoje osobiste obserwacje, a badania na solidnych grupach mówią mi coś innego, to zaczynam mieć za przeproszeniem gdzieś moje osobiste obserwacje, bo inaczej zaczyna się poruszać w obszarze gadania, bo tutaj mój wujek miał Forda i ten Ford mu się psuł, więc Ford jest bez sensu i tak dalej, i tak dalej. No. Cholera, nie zgadzam się. Bardzo cię proszę. Dobra, ale jeszcze nie lubię się nie zgadzać, więc jeszcze trochę cię pociągnę za język, a jeżeli też osoby, czyli 35 osób, które na nas teraz patrzy, dziękujemy, też chciałoby się pokłócić albo Rafałowi przybić piątkę, to śmiało zapraszamy, bo o to tutaj chodzi. Ja mam trochę rozdwojenie jaźni i ciężko mi się skupić na paru rzeczach naraz, ale staram się ciągnąć jedną myśl i zastanawiam się, jak się z tobą najlepiej nie zgodzić, ale najpierw cię jeszcze trochę pociągnę za język. Na ile to twoje podejście jest do zrobienia w szeroko rozumianym biznesie, gdzie niewidzialna ręka rynku i inne tego typu teorie temu sprzyjają, a na ile w bardzo irracjonalnym i rozemocjonowanym sporcie to się dalej trzyma kupy według ciebie? Nomen omen przykład, który podałeś, czyli strzelanie rzutów karnych. Są badania, które pokazują wprost, a jednak praktyka przeczy. Ale ja ci podam przykład, kurczę, musiałem teraz znaleźć książkę, żeby ci to zacytować. Co masz tam ich bardzo mało z tyłu, więc chyba szybko ci się uda. Przeczytałem kiedyś taki świetny fragment na temat treningu koni. Zacznijmy od koni, a potem dojdziemy do ludzi. Dygresja, jak byłem na studiach, to mieszkałem na stacji, gdzie, ale trzymaj tą myśl, gdzie wynajmowałeś mieszkanie pośrednio od doktora, który robił habilitację w RPA, w Republice Południowej Afryki, i przyjechał na parę dni i z nami mieszkał. I ja tak zszedłem, oczywiście zaaferowany tym, że on z RPA, Afryka Południowa, habilitacja, dla mnie to jeszcze był jakiś kosmos. I tak zapytałem nieśmiało po paru minutach rozmowy, z czego on się habilituje. I on mi odpowiedział, z chorób koni. I ja przez parę, naście, dziesięć dobrych minut zastanawiałem się, co to jest za tajemniczy sformułowanie, czy to po angielsku jest, czy to jest może po RPA-ańsku. Okazało się, że chodziło o choroby zwierząt zwanymi końmi, więc koni do tej pory będzie przy mnie już do końca życia. To teraz udało mi się utrzymać pytanie w głowie, więc wiem, na co mam odpowiedzieć. Robię sukces. Przeczytałem takie zdanie, że jakby trenowanie koni polega na tym, że ludzie, którzy zajmują się treningiem koni, którzy później mają startować w zawodach, mają badania dotyczące, co w tym treningu działa. Takie mają takie badania dotyczące tego, w jaki sposób te konie powinny być prowadzone, ile powinny mieć jakich jednostek treningowych. No i trening wygląda tak, że taki trener bierze konia i robi z nim 75 tysięcy okrążeń. Albo robi z nim, nie wiem, 40 kilometrów wybiegania. Nie wiem, jakie tam są jednostki treningowe. No co? Koń wraca do stajni, żre, odpoczywa, na drugi dzień robi to samo. Problem trenowania ludzi polega na tym,
że trenerzy w zasadzie próbują robić to samo, czyli brać próbki z badań mówiące o tym, co jest efektywne, co nie, przenosić to na ludzi, tylko problem z ludźmi, znaczy różnica pomiędzy ludźmi a końmi jest taka, że koń nigdy sobie nie pomyśli, a może bym jeszcze dobiegał ze 4 okrążenia, tak? Albo kurczę, jakoś mi słabo siadł ten trening, to ja jeszcze się obciążę dodatkowo, nie? Albo po drugie koń nigdy nie popatrzy na innego konia na wybiegu i sobie pomyśli, kurczę, ten ma jakieś większe mięśnie, a ten ma lepsze kopyta i tak dalej. To jest problem z ludźmi, że my sobie to dorzucamy. Więc moim zdaniem sport jest absolutnie evidence-based. Jedyna trudność w sporcie na poziomie evidence-based jest taka, że trudno jest czasami o duże grupy, na których badania były prowadzone, a po drugie ja zawsze mówię to ludziom, którzy są amatorami, którzy zaczynają czytać prace naukowe na temat wydolności, poprawiania wydolności, że trzeba patrzeć, czy ta grupa, która w badaniu była badana, jest chociaż trochę podobna do ciebie. No bo teraz ja mam przykład triathlonu najlepsza. No jeżeli ja czytam o tym, że nie wiem, beta-alanina poprawia wydolność na długich dystansach o 4%, załóżmy. No to jakby dla mnie, który w zasadzie chodzi mu w triathlonie o dotarciu do mety, to te 4% nie mają za dużego sensu. Ale gdybym był takim zawodnikiem, który się już ściga tam z kimś, w sensie ma jakieś cele sportowe wyznaczone trochę bardziej ambitnie, to i tak musiałbym się zastanowić, czy ta grupa, na której te badania były prowadzone, to jest podobna do mnie, czy to jest grupa, wiesz, takich zawodników, którzy 30 godzin trenują w tygodniu i teraz ja na to patrzę z perspektywy człowieka, który wstał w kanapę i myślę sobie, muszę robić dokładnie to samo, co oni. Tak, bo to jest problem badań sportowych, że często te badania są prowadzone na takim poziomie, wiesz, wytrenowania i sportu wyczynowego, że to nie ma żadnego związku z normalnym organizmem. Ty się znasz na tym lepiej, nie? W sensie na tym obciążeniach treningowych i na tym, na ile ludzie wyczynowo uprawiający sport różnią się od śmiertelników. Natomiast moim zdaniem sport jest absolutnie evidence-based, także są badania pokazujące, co działa. Jasne, że jest w tym specyfika indywidualna, tak? Specyfika odczucia indywidualnego, natomiast tego, że ktoś zmienia coś dlatego, że ma pewne określone poczucia, ale no to wiesz, to jest fajnie to widać na przygotowaniu do sportów pewnie technicznych, że generalnie uczenie techniki jest podobne. Okej, trenerzy mają różne myki, ale podejście jest podobne. Tak, jak ktoś idzie się upływać od startu, ma podobne rzeczy. Tak? No dobra, a czytałeś, nie wiem, czytałeś Wewnętrzna gra? Tam jest parę podtytułów. Tenis, stres, td, tp, nie? Calloway. Coaching, nie? W sensie. No, niby tak, nie? Znaczy, no ja tego nie lubię nazywać coachingiem, bo coaching się źle kojarzy, a mi się to dobrze kojarzy, więc uważam, że to... I tam jest podejście inne właśnie, nie, że otwieramy książkę do pływania, w której jest napisane zginacz górny czwartego palca lewej ręki, ułóż pod kątem 45 stopni i zagarnij wodę tak, abyś poczuł delikatną mgiełkę na lewej skroni. Jakby nie do końca o to chodzi w nowoczesnym nauczaniu, tak przynajmniej czuję, czy obserwuję, tylko bardziej o to, żeby każdy wypracował swój styl na bazie podstaw, fundamentów danej techniki, ale nie o to, żeby każdy był klonem, każdy pływak był klonem poprzednich pływaków, nie? No tak, tylko że mnie się wydaje, że w sporcie wyczynowym te różnicowanie zachodzi później, że baza musi być taka sama. Wiesz, to jest jakby jak ze sportami wytrzymałościowymi. Jak ktoś nie będzie budował wcześniej bazy wytrzymałościowej, no to jakieś tam, wiesz, trenowanie prędkości czy utrzymywanie wysokich prędkości będzie bez sensu. Najpierw trzeba wypracować bazę. Jakby ja nie spotkałem trenera triatlonu czy nie wiem, maratonów, który nagle odwróciłby kolejność i pomyślałby sobie, że szybkie, mocne akcenty trzeba robić jesienią i zimą. A generalnie jak będziemy się zbliżać do startu, to zaczniemy biegać długie, spokojne jednostki w takim wtlenie, nie? W sensie, a to nie jest odpowiedź na pytanie co, a my teraz rozmawiamy odpowiedź na pytanie jak, czyli wiesz, jednostki, czyli co wtedy i wtedy, ale jak już co się będzie w nich działo specyficznie, tutaj wydaje mi się, że pojawia się jakaś przestrzeń na dowolność, nie? Trochę tak samo jak w szkoleniach jakichkolwiek innych kompetencji, przecież nie wpychasz ludziom do gardła, nie? No nie, ja mówię, tylko że wiesz, jakby ty to trochę teraz sprowadziłeś do takiej opowieści, że pływanie, na przykład nauka pływania oparta o naukę powoduje, że ja mam precyzyjnie komuś opowiadać, zginasz mięsień, tak trochę to obśmiałeś, nie? Opowieścią. Nie, jakby jeżeli jest tak, że lepiej jest uczyć ludzi pod tym wejść do wody i poczuj wodę, to moim zdaniem, jeśli jakieś badania na grupie pokażą, że to jest najlepszy sposób uczenia ludzi pływania, no to dalej to jest evidence-based. Tak? I rozumiesz, o co chodzi. To jest tak jak z dziećmi małymi, z niemowlakami, które się uczy pływać. To ktoś zauważył, że najlepiej jest dzieciaki wkładać do wody i najpierw im się dać oswoić, a potem zanurzać głowę. Tak, ja tak byłem... ale to stan wiedzy na rok tam 2020, ale za rok może być inny, nie? I co wtedy? Wyrzucamy stare do kosza i
I co? No, jakby tak jak pozbyliśmy się teorii mówiącej o tym, że generalnie Ziemia jest nieruchoma, a Słońce i tak dalej, nie? W którymś momencie po prostu dotarło do nas nowa porcja wiedzy i pomyśleliśmy sobie, dobra, to już jest nie do utrzymania. A trochę z tego wynika, że łykam jak pelikan każde nowe iteracje wiedzy, tylko po to, żeby po chwili je wyrzucać, ale w trakcie, kiedy obowiązują, traktuję je jakoś obowiązującą świętość. A zauważ, że świat nauki jest jedynym światem, który dopuszcza mylenie się. To znaczy, jak przejdziemy na grunt wiary, to się uznaje, że wiara jest pewnym objawieniem, szluz, kropka, pozamiatane. Tak? W sensie, to nie jest tak, że nagle będzie dopisek do Biblii pod tytułem jednak Bóg jest w czterech osobach, popierdoliło się na mnie. W sensie, jakbyśmy się pomylili. No nie, to jest jakby jedyne... Nie zdążyłem, zobaczcie. Przepraszam. Już nie będę. Ja czytam te książki o przeklinaniu na mózg. Dlaczego ty mówisz? Bo świat nauki właśnie tak działa, że nagle mamy nowe badania na coś, na jakiś temat i myślimy sobie, dobra, skoro te badania są dobre, wiele razy były powtarzane, mamy jakąś metaanalizę, która pokazuje, że to jest, że mamy dużo wyników zbliżonych do siebie, to pozbywamy się starej porcji wiedzy. I wtedy właśnie pojawiają się głosy takie jak ty pod tytułem o Jezus Maria, to bez sensu, żeśmy wierzyli wcześniej. No ale to właśnie na czym ma polegać postęp w tym obszarze? Tak, kiedyś myśleliśmy, że wiesz, jakby jak nie zawyje rano szaman, to nie wejdzie słońce. No i w którymś momencie zauważyliśmy, że one wstaje bez szamana. I pytanie, czy co teraz powinniśmy się obrazić na to, że wcześniej wierzyliśmy w szamana? No nie, po prostu pójść do przodu. Okej. Dobra, ja mam trochę tak, tak troszkę oddryfowując delikatnie, że mam takie poczucie, że te osoby, które patrzą, to nie wiem, czy ich bardziej interesuje to, o czym teraz gadamy, czy bardziej może to, o czym teraz nie gadamy, ale chciałbym jeszcze dorzucić jedną rzecz, bo powiedziałeś, że ja się niby znam na tych właśnie teraz rzeczach i badaniach, które dzieją się w sporcie, wydolność i tak dalej, trochę tak, a trochę nie, no bo jestem co prawda po AWF-ie paręnaście lat temu, ale bardziej... Pracuję nad kompetencjami, jak to się ładnie mówi, interpersonalnymi, społecznymi i mam problem z kolei z tym, z tą modą bardzo mocną, która od paru dobrych lat jest w Polsce na badanie wszystkiego, czyli przychodzi ci, niech będzie, tak, twój Franek ma teraz około 7 lat, przychodzi 7-letnie dziecko i my tak, mierzymy, ważymy odległość, jaką skoczy na jednej nodze, na dwóch nogach, dosiężny, przykurcz, rozkurcz lewej, prawej nogi i wynik jest pływanie, albo skok w dal, albo koszykówka, nie? No, no. I bierzesz ten świstek papieru i co możesz z tym zrobić? Możesz tam iść albo to olać. I teraz dlatego mnie to wkurza, bo te rzeczy się co chwilę zmieniają. Znaczy coraz mocniej wchodzimy w to, że im mocniej to wskaźnikujemy, tym będzie lepiej. I teraz o ile w przygotowaniu tak zwanym motorycznym czy fizycznym my możemy sobie precyzyjnie oznaczyć, że ktoś skacze dalej, albo ktoś... biega szybciej, no bo to jest o ile, nie? Kilogramy, centymetry, procenty i tak dalej. Ale z tymi kompetencjami interpersonalnymi jest trochę problem, bo jak owskaźnikujesz lepiej, albo jak owskaźnikujesz nie wiem, dokładniej? Wiesz, są takie słowa, które są niemierzalne, to jest mierzalne versus niemierzalne. Co z nimi zrobić, z tymi rzeczami? No ale wiesz, jakby jest masę narzędzi diagnozujących rzeczy subiektywne, typu od dłuższego czasu co chwilę się pojawiają badania, czyli jedni ludzie są bardziej szczęśliwi, czy mniej szczęśliwi. No i zobacz sobie, że miara też jest subiektywna, po prostu to jest subiektywne poczucie szczęścia, nie? Ktoś określa, czy jest szczęśliwy, czy nie jest. Więc mnie się wydaje, że miarę się tam da do czegoś stworzyć. Natomiast do czego, a propos tego, co ty powiedziałeś, znaczy to moim zdaniem, wiesz, to, że ktoś tam przemierzy dzieciaka i na podstawie tego, że go przemierzy, powie ty do pływania, to jeszcze nie oznacza, że to jest evidence-based. Wiesz, o co chodzi? Że gdyby było tak, że ten koleś ma dowody na to, że jak przemierzy dzieciaka i powie, że na podstawie wiesz, jakby współczynnika kości goleniowej do czegoś wychodzi mu, że pływak, potem on ich wysyła na pływanie i ci ludzie kończą z medalami, to wtedy można by powiedzieć, że to jest praktyka oparta na dowodach. Jakby to sam fakt pomierzenia i powiedzenia, że ten powinien pływać, wiesz, to jest tylko jakiś jego pomysł na to, nie? Że tak się powinno robić. Mnie się wydaje, że z dzieciakami w ogóle jest tak, że do któregoś momentu chodzi o to, żeby one w ogóle jakiś sport uprawiały, a dopiero potem jest jakiś moment decyzji o tym, jakim sportem powinny się zająć, tak? W sensie, no ale przejdziesz się do jakiegokolwiek SOS-u, czyli szkoły mistrzostwa sportowego albo szkolnych ośrodków sportowych z młodym i no. Dostaniesz na twarz to, że nagle on staje się towarem, nie? I jeżeli zda, jeżeli pojedziesz do SOS-u siatkarskiego, no to będzie opomiarowany pod siatkówkę, tak jak im się wydaje, że najlepiej. To, o czym ty mówisz, jest kompletnie dla nich niewyobrażalne, ale, bo ile lat by potrzebowali, żeby to zrobić, nie? Co? Ale poszedłeś z nim do szkoły, która uczy siatkówki, to jak go mają pomierzyć? Oni się znają tylko na siatkówce. No mają znaczy, trener przygotowania motorycznego, nie? Tak samo jak przyjdzie sam psycholog i zbada Franka, czy on się nadaje, czy ma temperament do siatkówki i teraz...
ja sobie myślę, jak wy to chcecie kuźwa zrobić, nie? W sensie... Gdyby miał, to jest też fajny przykład, bo gdybym miał do czynienia z kimś, kto bada mojego synka, który ma 7 lat i decyduje, czy jego temperament, czy osobowość pozwala odnaleźć się w jakimś sporcie, to nie rozmawiałbym z tą osobą dłużej, bo to znaczy, że zrobiłby miarę na przykładzie 7-latka, czyli na takim temperamencie i osobowości mocno nieukształtowanej, nie? To u dorosłych się uznaje, że to są pewne stałe parametry. Więc ja nie wiem, czy można mówić, czy w ogóle się mówi o tym w literaturze, o predyspozycjach mentalnych do uprawiania sportu u dzieciaków, które mają 7 lat. No. Natomiast... Tak samo to jest to samo do dzieci dla dorosłych. Tak samo nie powinno się mówić o zdolnościach dla dorosłych. Mówię, żeby nie gadać o Galupie, ale właśnie Galup jest fajnym przykładem i ten test, bo to nie jest test, to nie jest horoskop, to nie jest test osobowości i tak dalej, tylko to jest test sposobów myślenia, działania i odczuwania, który pokazuje, daje ci pewne wyniki. Ja namawiam na to z sportowców i trenerów, paru zrobiło. Między innymi mam przykład mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka dwóch igrzysk olimpijskich, siatkówka plażowa, dziewczyna. Teraz około 30 lat. I co? No te wszystkie wyniki, a z Galupa wynika, że ni hu hu, tam są takie talenty czy mocne strony, które absolutnie nie predysponują jej do rywalizacji na wysokim poziomie, nie ma w ogóle tych talentów. To po co to by robiłeś z nią? Po to, żeby pokazać ci, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, nie? Jakby Galup mówi. Nie, to, co powiedziałeś, jest super opowieścią, bo teraz niezależnie, czy ona by teraz miała sukcesy dzięki Galupowi, czy nie, to dalej byłaby to opowieść o jednej mistrzyni, która miała sukcesy lub nie na podstawie narzędzia. Nie, że wiesz, jakby siłę takich narzędzi można by próbować udowodnić, gdyby ktoś powiedział, zrobiłem to na grupie 100 sportowców, 80 z nich miało potem medale olimpijskie dzięki mojej analizie, nie? Dla mnie to jest usprawiedliwianie sobie pewnych założeń, które sobie przyjmujemy. W sensie, jeżeli przebadasz coś porządnie, masz evidence base i nagle ci empiria pokazuje coś innego, no to co? Ale to co? Jeszcze raz. Jeżeli masz evidence based jakiś przedmiot badań zrobiony i nagle ci życie pokazuje, że jest odwrotnie, no to... No, ale wiesz, no jakby to jest długa metodologiczna dyskusja. Natomiast generalnie jak robimy sobie badania na jakiś temat, to te badania nigdy nie pokazują, że 100% osób zachowuje się zgodnie z... Nie? Weźmy sobie takie największe badania, które się prowadzi, typu efektywność działania pewnych leków. To tylko pokazuje, że 70% osób zareagowało pozytywnie, co oznacza, że dalej jest 30%, które nie zareagowało na tą substancję aktywną. No i teraz jeżeli ja mam badania pokazujące, że ludzie powinni trenować w określony sposób i na dwóch sportowców ze 100 to nie zadziała, to wszystko jest okej, okay, to niczego nie obaliło. Tak, rozumiesz? Jakby to tylko chodzi o to, że opieranie się na wnioskach wynikających z badań naukowych i tak jest lepsze niż na opieraniu się na indywidualnym doświadczeniu. Pod tytułem miałem jednego zawodnika, prowadziłem go tak, więc teraz będę prowadził wszystkich pozostałych w ten sam sposób. Indywidualne doświadczenie znaczy, że mamy jedną osobę, możemy mieć 100 pojedynczych przypadków. Tak, tylko że prawda jest taka, że jeżeli mamy 100 osób, to już jest zestaw systematycznych obserwacji, nie? Więc jakby trochę jesteśmy wyżej w tym hierarchii wnioskowania, więc w zasadzie mamy quasi badania. Dalej to nie oznacza, że zrobiliśmy badania, bo nie mieliśmy grup kontrolnych, bla, bla, bla i tak dalej, nie? Takich, które moglibyśmy mieć w tych sytuacjach, ale to już nie jest, wiesz, to już nie jest wujek, który kupił Forda, tylko 150 moich wujków kupiło Fordy i wszyscy byli niezadowoleni. Czy tam zadowoleni. Dobrze. Niech nie będzie tak, że ja tutaj cisnę na siłę. Nasze parę komentarzy powskoczyło, więc pokażmy, że można, zachęćmy do pisania dalej. Jest i nasz wspólny Adam, cześć Adamie, mówi, że jest okej. Okay. Tak? Hyc, dokładnie hyc. Tak. Hubert Krata, to chyba ktoś od ciebie. I jest obserwacja lub pytanie, zdążę przeczytać, więc spójrzmy na to razem. Dowody naukowe mówią, że coś jest skuteczne na przykład w przedziale 60-70-80%, co z pozostałymi. No, chyba to właśnie powiedziałeś, tak, przed chwilą, ale czy prawdopodobieństwo jest wystarczającym argumentem przeciw temu, że komuś coś działa w wyniku doświadczenia osobistego? Tłumacz się. Ale ja trochę nie rozumiem konstrukcji, dlaczego prawdopodobieństwo w tej opowieści miałoby być argumentem przeciwko temu, że komuś zadziałało coś innego. Znaczy, ja jeszcze raz zacznę. Wyobraźmy sobie, że mamy badania mówiące, że trzymanie się takiego treningu daje 70% szansy na sukces. Nie? Mhm. Czyli jakby to jest trochę taka opowieść pod tytułem, jak zrobisz to, to osiągniesz sukces. Natomiast w świecie jest tak, że to jest jedna z czterech opcji, bo inne opcje są takie. Nie trenowałeś tak i tak osiągnąłeś sukces. To jest trochę to, co pisze Andrzej chyba. Czyli ktoś zupełnie olewał to sposób treningu i tak osiągał sukces. My mamy od gro anegdotycznych dowodów o opowieści o sportowcach, którzy chlali, pili, palili papierosy do końca życia. Generalnie po środowym meczu, akurat piłkarskim, przepraszam, po weekendowym meczu koło środy pojawiali się pierwszy raz na treningu, żeby potruchtać.
czwartek przychodzili na trening taktyczny, w sobotę zawsze byli najlepsi. Poczytajcie sobie o tym, jak grał Maradona. Tak, ile czasu spędzał na treningach, ile czasu spędzał z nosem umorusanym, tak, w sensie gdzieś w Neapolu. I to jest ta druga opcja. Potem jest też taka opcja, ktoś się trzymał tych podpowiedzi z nauki i nie osiągnął sukcesu. Nie? Jakby wiesz, jakby dalej taka opcja jest możliwa, a ostatnia opcja jest taka, że się nie trzymał i nie osiągnął sukcesu. To są takie cztery jakby ćwiartki, w których możemy się znaleźć. I teraz to, że jest jakaś metoda sprawdzona, że działa w 80%, nie oznacza, że zadziała w 100%, bo przed chwilą badania pokazały, że zadziała w 70% czy 80%. Natomiast gdybym ja miał wybierać metodę, to wybrałbym taką, na której są badania, że działa w 80%. Nie, bo to wiecie, to pytanie dałoby się odwrócić pod tytułem: masz szansę zagrać w jedną grę losową, w której twoje prawdopodobieństwo uzyskania dobrego wyniku jest niewiadome, i masz szansę zagrać w taką grę, w której masz szansę 80%. No i wiadomo, że wybiera tą 80%, co nie oznacza, że muszę wygrać, bo dalej tam jest 25% szansy na przegraną. Ale wybieranie tych, do której nie mam pewności, byłoby idiotyczne. Ja? W sensie teoretycznie, ale tutaj dochodzi ten przykład z rzutem karnym, że wybieramy idiotyczne, czyli mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że strzelając w środek bramki trafimy statystycznie tego gola, ale jakby ciężar gatunkowy, społeczny jest tak duży, że tego najczęściej nie robimy. No tak, tylko ta analiza, która była prowadzona w tych badaniach, pokazała, że każdy, który wybrałby środek bramki, zwiększałby sobie szansę na strzelenia gola. To tylko to, co dzieje się w ludzkich głowach, powoduje, że tego nie wybieramy. I to jest dokładnie tak jak z wszystkimi obszarami, gdzie my mamy wiedzę, ale i tak jej nie wybieramy. Tak, przy typu, my mamy wiedzę, która mówi o tym, że naprawdę szczepionki nie powodują autyzmu. Tak, ale jakimś cudem część osób postanawia nie korzystać z tej wiedzy, nie? Jakby iść jednak w stronę tego, że powodują. Tak, zresztą jeden z najpiękniejszych memów, który się pojawił na przestrzeni tego, co się dzieje z koronawirusem, to ten mem, w którym jest mowa o tym, że wymyśliliśmy już szczepionkę, ale jeszcze dodajemy do niej autyzm. Tak, w sensie, że zanim to wypuścimy, to jeszcze chwilę potrwa i tak dalej, i tak dalej. Więc to, wiesz, to, że są dowody w jakimś obszarze, nie oznacza, no wiesz, są ludzie, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. No i teraz wiesz, jakby Ziemia w zasadzie, wiesz, jak, nie wiem, czy biegasz, jakby, jak biegasz, to wiesz, że Ziemia jest w zasadzie wklęsła, bo buty się ścierają z tyłu i z przodu. Tak, najbardziej. No tak, no wiesz, jakby ostateczny dowód na to, że moje osobiste doświadczenia i obserwacje pokazują, że Ziemia jest raczej wklęsła. A jak patrzę przez okno, to ona jest płaska, a nie. No i teraz wiesz, jakby to jest dokładnie... To jest ten element sarkazmu, który wskakuje, ale dobra, kumam. Jasne, to jest element sarkazmu na poziomie, wiesz, jakby nie ma sensu walczyć z płaskoziemcami, bo to jest tak idiotyczna teoria, na dodatek nikomu nie robi krzywdy, więc jakby to, że tam ktoś... Czekaj, sprawdzę statystyki, ile osób nam właśnie odeszło, bo się obraziło. Płaskoziemców nie, nikt się nie obraża za płaskoziemców, bo nikt się nie przyznaje, myślę, że w Polsce jest chałupy. Ale jakby mechanika jest identyczna, to znaczy, co wybierasz, jakby dowody naukowe czy osobiste doświadczenie pod tytułem, na moje oko Ziemia jest płaska. To jest, wiesz, to tylko teoretycznie są różne sytuacje. To są sytuacje są identyczne moim zdaniem. Dobra, to może wrzucę ostatni kamyk do ogródka. Co? No, ja nie wiem, że wszyscy muszą iść tą drogą, nie? Nie, oczywiście, broń Boże, ale fajnie się o tym gada. Ostatni kamyk do ogródka i przejdziemy dalej. Co z placebo, które w moim ujęciu obnaża pewne braki w twoim podejściu? Jak u ciebie? Co ci robi placebo? No nie, jakby po pierwsze, znaczy jest świetna książka Barbary Dolińskiej, Placebo, gdzieś tu stoi, więc jakby polecam, jakby ktoś chciał sięgnąć, to potem możemy poszukać, bo ona pokazuje, że placebo jest pewnym nie do końca opisanym na dzisiaj fenomenem. Tak, my nie wiemy, jak to się dzieje, że niektóre rzeczy działają lepiej czy gorzej, natomiast wiemy, że działają. Natomiast, i to trzeba podkreślić z całą stanowczością, stosowanie placebo w badaniach medycznych polega na tym, żeby sprawdzać, czy lek działa lepiej niż placebo. I teraz nie udało się uzyskać placebo, które byłoby lepsze od składnika aktywnego leku. Wiesz, jakby jeżeli mamy badania, które pokazują, że aspiryna działa na 70% przypadków, a placebo na 30%, to dalej aspiryna jest lepsza. Tak? Natomiast jak okazuje się, że wygrywa placebo, to się po prostu odstawia ten środek aktywny, ale to nie powoduje, że na drugi dzień zaczynamy w sklepach sprzedawać placebo, mówiąc, że one daje 30%, bo placebo to w grupie rzecz biorąc jest tabletka z cukru. Tak. Natomiast wiesz, no jakby są badania, pojedyncze badania, które pokazują, że na przykład placebo stosowane w psychoterapii może być lepsze niż psychoterapia. Typu część ludzi wchodzi do gabinetu, gada z terapeutą, a część tylko czeka w poczekalni i ci w poczekalni czują się tak samo dobrze. Tak, są takie wyniki. Są wyniki, gdzie placebo wygrywa z lekiem. W sensie 50% osób czuje się lepiej po leku, ale tak samo 50% po placebo. A placebo jest zazwyczaj tańsze.
Tak, są wyniki a propos placebo, że nie wiem, czy wiesz, że aspiryna, która jest podana w oryginalnym opakowaniu bajerowskim, działa lepiej niż aspiryna no name. Tak, że leki podawane zastrzykiem działają lepiej niż nie w zastrzyku, bo my mamy taką tendencję postrzegania tej interwencji jako bardziej poważnej i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. I to, co my wiemy o placebo, to to, że jest jakaś siła sugestii, która powoduje zmiany realne, że ludzie inaczej zaczynają odczuwać na przykład ból, tylko dlatego, że powiedzą sobie o tym, że jest placebo. Ale placebo nie tłumaczy tego, że leki są bez sensu, tak jak często jest to wykorzystywane. Nie? Wiesz, mamy dowody, że jak ktoś boli i sobie przy tym zaknął, to ich mniej boli. No, albo że jak kogoś, jak jesteś facetem i pyta cię o poziom bólu kobieta, to mówisz, że cię boli mniej i czujesz, że jest mniej. Co pokazuje, że mamy potężne obszary jakby mentalne do zagospodarowania w zakresie tego, co możemy, jak możemy zmieniać odczucie i tak dalej. Warte badania i pewnie długo jeszcze będą badane. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że byłoby super, no placebo jest tańsze. Tanie. No tak, bo to w końcu cukier. Dopóki cukier jest tani, no to placebo jest tanie. W uproszczeniu. Ale idąc tym tropem, to pewnie na to badań nie ma, ale tak samo prawdopodobnie, że tak jest z obserwacji wynika, że wystarczy, że trener będzie obecny w trasie meczu na ławce rezerwowych lub nie, drużyna gra lepiej lub gorzej, w zależności od tego, czy go szanuje, jest to dla niej autorytet i chcieliby, żeby on tam był. Z ostracyzmem społecznym w niektórych sportach, między innymi chyba w piłce ręcznej, spotykają się trenerzy, którzy są zbyt spokojni na ławce rezerwowych, czyli że oni oczekiwają, że oni będą skakać, drzeć się i będą przeklinać i podburzać swoich zawodników, a nie takie, że będą siedzieć spokojnie z notatnikiem na kolanach, nie? Co jest totalnie irracjonalne, ale takie jest. Wiesz, to jest, ja myślę, że to bardziej, gdybyśmy, bo tak, po pierwsze trudno byłoby zrobić takie badania, bo rzadko jednak trenera nie ma na tej ławce, nie? To są jednak charakterystyczne sytuacje, że tam trener jest odesłany na trybunę. Jakby niewielu trenerów wybiera sami z siebie niebycie na ławce rezerwowych. Natomiast jak powiedziałeś o tym odbiorze różnego zaangażowania, ja jestem związany z piłką nożną od zawsze, od 1994 roku jeździłem na mecze Górnika Zabrze. To był mój klub, jakby macierzysty ze Śląska, więc to jest mój klub. I wiesz, jakby dla mnie charakterystyczne było to, że jak się pojawiał nowy trener, to się patrzyło na to, jak się zachowuje na ławce i jakby jak miał wyniki, to było nieważne, czy żył meczem, czy nie. Kumasz to, nie? Że jakby jak były wyniki, to się mówiło, że jest taki spokojny, wyważony i analizuje. Albo jak był furiat i miał wyniki, to wszyscy mówili, ale on żyje meczem. Natomiast potem, jak wyniki przestawał mieć, to niezależnie od bazowego zachowania, właśnie to zachowanie, które robił, było złym, nie? Że zobacz, jak pajacuje, nie? Albo a dalej siedzi na ławce, a nic ci nie ruszy i tak dalej. Więc to, wiesz, to też takie fajne mechanizmy pokazuje. Natomiast mi się wydaje, że no jak się ma zaufanie do trenera, to obecność trenera ma znaczenie, nie? Jakieś te podpowiedzi. My mamy takie ikoniczne przykłady typu mamy dużo czasu, wenty i tak dalej, nie? I opowieści zawodników, co im to robiło. Jakby pewnie są sporty, w których bardziej, są sporty, w których mniej. No w tenisie ten trener widzi zawodnika przez chwilę, chyba w przerwach setów, tak? W zasadzie tak, nie ma odpowiedzi. Ale te z kolei doświadczenia indywidualne, których ty tak nisko na drabinie usytuławiasz, pokazują też, że jak pracowałem z dziewczyną, też ekonomicznie Polski w siatkówce halowej, to była sytuacja, w której wystarczyło, że ona zobaczyła gdziekolwiek na hali sportowej trenera, z którym grała wcześniej przez 3 lata, a który dość negatywnie się jej kojarzył, że ona miała praktycznie cały mecz spalony i nie mogła grać na swoim poziomie. Nie? Jasne. Ale ja bym jedną rzecz tylko powtórzył, że ja nie mam tak, że ja to nisko usytuławiam na poziomie dowodów. Tak jest jakby, tak to wygląda. Natomiast moim zdaniem się opiera na czerpaniu z indywidualnych doświadczeń cały czas. Wiesz, ja sobie wymyślę ćwiczenie na zrobienie określonej rzeczy na szkoleniu i ja nie mam dowodów, że to jest najlepszy sposób, ale je robię. Jak mi wychodzi, to robię je dalej. Ja mam, jak robię rundkę startową na szkoleniu, to prawie zawsze zadaję ludziom pytanie, lubię lub nie lubię. Na przykład w mojej pracy mogę, w mojej pracy nie mogę. I nikt mi nigdy nie zrobi badań sprawdzających, że to jest super sposób zaczynania zajęć, ale jakby działa mi to. Ludzie fajne rzeczy mi mówią, więc robię to dalej. To jest mój ciąg systematycznych obserwacji. I jakby mnie ktoś przyszedł teraz początkujący i powiedział, ty wyjdź mi, wymyśl jakąś rundkę, to mu podał swoją. I nie, wiesz, jakby nie podawałbym mu, mam badania mówiące, że to jest najlepsza droga, więc to, co ty powiedziałeś, jest absolutnie ważnym źródłem wiedzy. Mhm. Ale teraz wyobraźmy sobie, że miałbyś zawodniczkę, na którą taki trener z przeszłości wkurzający działałby dobrze. I to by było te twoje jednostkowe doświadczenie. Nie? I one dalej byłoby ważne. Problem byłby, gdybyś ty każdej następnej zawodniczce swojej powiedział, przyprowadź sobie takiego trenera, który ci wkurza, bo to ci na pewno pomoże. Widzisz różnicę.
Tak, gdyby z oczywiście tego doświadczenia wyciągać. I to jest, to byłby problem, a nie to, że ty masz doświadczenie, to jest dalej kurczę. Aha, super. No to właściwie ostatnie pół godziny do kosza, bo nie potrzebujemy się kłócimy. Nie. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie uogólniali obserwacji, które są dobre dla jednostki, ale złe dla ogółu. Jak mamy tych obserwacji pojedynczych na jednostkach setki, w podobny sposób oddziaływaliśmy na różne osoby, to potem sobie możemy powiedzieć, okej, okay, to jest jakaś generalna zasada. Tak, natomiast jeżeli mamy ich kilka i nagle ktoś mi pokazuje badania, w których jest mowa o tym, że 250 zawodniczek powiedziało, że jak przychodzi trener, na którego są wkurzeni, to to nie działa na nich dobrze, to moim zdaniem w tej sytuacji trzeba się trzymać badań, a nie swoich doświadczeń. Mm-hmm. I to no chyba okay. Tyle. Dobra. Andrzej jeszcze dopisał, że dzięki za odpowiedź. Chodziło, żeby nie trzymać się na paradygmatu. Chyba, żeśmy o tym pogadali właśnie. Wolę czy te badania i wnioski stosować się, a potem sprawdzać skuteczność, czy działają. Ma to sens i jeszcze doszło nam, że mam wrażenie, że każdy w dyskusjach mówi, a masz na to badanie? Trochę tak jest, a ja czytam ostatnio bardzo ciekawą książkę, jakby gadam o tym przy każdej okazji, 7 kultur kapitalizmu. Książka z początku lat 90. dwóch konsultantów, holenderski i amerykański. No i fajnie pokazują różnicę właśnie między Amerykanami, Japończykami, Szwedami, Holendrami i tak dalej. I trochę tak jest, że Amerykanie to jest tak, że po prostu nie ma to żadnego znaczenia, dopóki wykres nie idzie w górę albo w dół. I to są te wszystkie raporty do zarządów i tak dalej, cyferki, statystyki. I mam wrażenie, że my to przejęliśmy trochę jako społeczeństwo, jako kultura. No jest to drugie podejście, takie trochę holistyczne, całościowe, na przykład kultury japońskiej, w której bardziej liczy się to, jakby dokąd my zmierzamy, droga, nie cel i jakby taka jakaś całość, którą to buduje, nie? No, jakby to jest też trochę tak, że pozornie my żyjemy w takim świecie, w których badań jest dużo, bo jakby jak się poruszamy w mediach, to mamy co chwilę, wiesz, super informacje pod tytułem kawa powoduje raka, a tydzień później kawa zabezpiecza przed rakiem i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, taka zbitka, amerykańscy naukowcy weszła do takiego obiegu jako takie trochę śmianie się z tego świata nauki i tak dalej, nie? Że mnie się wydaje, że my mamy potężne braki jako społeczeństwo na poziomie rozumienia, co to jest nauka, jak to działa, w sensie co to jest badanie i jakie badanie jest lepsze od jakiego badania, które jest złe i tak dalej, wiesz, jakby w czytaniu wniosków z tego. Wiesz, paradoks największy polega na tym, że badania głównie są prowadzone przez ze środków publicznych, niezależnie w jakim kraju byśmy się nie znaleźli, a potem publikowane są na stronie czasopism, które biorą kasę od ludzi za to, żeby sobie je poczytać. Także to jest jakiś głęboki... Znaczy, to jest absolutnie bzdura. No, kiedyś matematycy się zbuntowali, zrobili taką akcję, że nie będą publikować w tych gazetach, które są płatne. I okej, mamy, wiesz, kazachskich hakerów, którzy wyciągają te artykuły spoza tych paywalli i jakby udostępniają publicznie i da się takie rzeczy znaleźć, no ale trochę jest tak, że trzeba być Robin Hoodem, żeby sięgnąć do wiedzy. A z drugiej strony mamy potężnie mało osób, które piszą o rzeczach ważnych w sposób taki prosty. Tak, które potrafią dyskutować rzeczywiście na temat, nie wiem, GMO albo tam homeopatii w sposób taki, który opiera się o naukę, a jednocześnie pisze to w sposób zrozumiały. No. Mhm. To jest problem posługiwania się też nauką w tych obszarach takich, gdzie ona powinna być obecna. Zresztą się też uznaje, że my jesteśmy w takim społeczeństwie, które z jednej strony te badania i badania, a z drugiej strony my mało wiemy o technice, technologii i tak dalej. Wiesz, jakby zawsze jest podawany taki przykład amerykańskiego społeczeństwa w dobie lotów kosmicznych, że gdzie z grubsza większość osób kumało, o co chodzi w tych lotach. Na przykład było w stanie wytłumaczyć, jak to jest, że my dolecimy na Księżyc i wrócimy. Tak, jak my wykorzystamy siłę taką wynikającą z napędu po okrążeniu Księżyca i tak dalej, co to jest ta ciemna strona jasna. Dzisiaj jest nagle, tak się okazuje, że ludzie mają większe deficyty w takim obszarze wiedzy. Albo wiedza się mocno wyspecjalizowała, albo nam odjechała edukacja no, w jakiejś rejonie. Olbrzymi deficyt i to w kwestii technologii to jest zauważalne. Nawet ostatnio miałem dyskusję z żoną na ten temat, że używamy wielu fajnych urządzeń, ale jak cokolwiek się z nimi stanie, to leżymy, nie? Nie mówiąc o tym, że nie wiem, ciotką albo rodzicom trzeba wymienić telefon albo laptopa, oni okej, sobie poradzą półgodzinny e-learning, nim się zrobi, ale wystarczy, że wyskoczy jakaś ikonka na ekranie albo zniknie wyświetlacz i pozamiatane, nie? I jesteśmy pomocą 24-godzinną, bo oni nie są w stanie sobie z tym nic zrobić, nie? To jest duża, olbrzymia słabość, nie? I to prowadzi do skrajnego wniosku, nie umiesz obsłużyć, nie używaj, no, ale to tak nie możemy powiedzieć, bo byśmy wtedy nie gadali. Jeszcze od Tomka było i przejdziemy do kolejnego tematu, porażki, bo trzeba w końcu o tym zacząć gadać. Przepraszam, Andrzej się wyświetlił. Tomek.
co powiedzieć na teorię, przeciętni mają tabelki, wybitni mają nosa, ale to chyba... To jest jeden z moich ulubionych tematów intuicji, tak? W sensie jakby nos, intuicja i tak dalej. To jest paradoksalnie jest tak, że intuicja jest bardzo dobrze zbadanym obszarem wiedzy. Tak? W sensie my wiemy, kiedy intuicja działa i wiemy o niej dwie rzeczy, które są niepokojące. Po pierwsze, nie da się jej stosować intencjonalnie, czyli się ją ma lub nie ma, nie da się powiedzieć teraz siądę i pomyślę intuicyjnie. No i to jest jakby pierwsza rzecz niepokojąca, a druga jest taka, że intuicja działa tylko wtedy, kiedy ma się dużo doświadczeń w temacie, w którym chcemy się wykazywać intuicją. Czyli jak ktoś masę godzin spędził na robieniu określonej rzeczy, to nagle z czasem zacznie podejmować słuszne, intuicyjne decyzje. Ale intuicja nie jest jakimś darem oderwanym od doświadczenia. Na przykład chirurdzy mają intuicję z czasem, ponieważ mają dużo doświadczeń w robieniu określonych rzeczy, na dodatek szybko dostają informację zwrotną, czy im się udało, czy nie, a propos błędu. No, chirurg jak popełnia błąd, to dosyć szybko widzi. Tak? W sensie jakby pacjent schodzi albo tam reaguje gorzej. I dopiero jak dużo takich wydarzeń ma się za sobą, to można korzystać z intuicji. Znaczy, jeśli tak jest, ja mogę przyjąć na siebie tą etykietę przeciętnego, ja i tak wolę tabelki od nosa. Tak? No dobra. Niech tak pozostanie. Czasem jest tylko z tymi chirurgami tak, że nie widać zaraz ich roboty, chyba że dzwoni do nich pacjent po paru dniach, mówi, że coś ich brzuch boli, okazało się, że nożyczki zostały w środku. Nie? Więc... No wiesz, jak dzwoni pacjent, to jest, nie jest tak źle, że jak dzwoni rodzina. Jak rodzina pacjenta, dokładnie tak. Dobra, kojarzysz Seth Godin, to jest taki guru marketingu. Nie lubię tego słowa, bo dla mnie ono jest takie sprzedażowe, a sprzedaż dla mnie jest taka, wiesz, nie umiem jej, więc się jej trochę boję. Okay. Więc dla mnie, ale dla mnie gość jest fenomenem, bo on wie, jak się poruszać, jakby wie, jak znaleźć takie przestrzenie, w których odnajduje się związki między tym, co ty masz, jaką wartość i żeby znaleźć ludzi, którzy akurat z tej wartości chcieliby skorzystać w danym miejscu, w danym czasie. I żeby te dwie siły się ze sobą spotkały. Prowadzi bloga, pisze codziennie. Mam jego fajną książkę, oczywiście, której nie wiem, kiedy przeczytam. Ale jedna z nielicznych przetłumaczonych na polski. Czekaj, bo nie wiem, czy mi widać. To jest marketing. No i post wczoraj, który mówi o tym, że przypadek rządzi światem biznesu, w tym sensie, że jakby na przykładzie rekrutacji to, czy dostaniesz tą robotę jest lub nie, wynika w dużej mierze z tego, czy akurat tak się zdarzy, bo trafią na twoje CV, kiedy będą chcieli zadzwonić, bo różnica między ludźmi jest na tyle mała i tak naprawdę rekruterzy nigdy nie przekraczają tam wartości 55 czy nawet 60%, a chyba tak jest, że jak spadasz poniżej 50%, to robię dobrze, możesz rzucić monetą, no bo 50 to jest prawdopodobieństwo takie, że na dwoje babka wróżyła, tak? Więc właściwie nie możemy zejść poniżej 50. Z kolei górna granica, o której czytałem, jeżeli chodzi o pewność podejmowania decyzji w jakichś takich skrajnych przypadkach, gdzie ludzie są naprawdę mega kompetentni, to jest 85%. Jakby nie udaje się wyjść ponad to. To są chyba jacyś biegli sądowi w wykrywaniu przestępców, czy tego, czy ktoś popełnił samobójstwo, czy nie. Nie wiem, czy ty coś więcej o tym wiesz, jeżeli chodzi o procenty i tego typu kwestie? A myślę, że to jest, bo to trudno jest prowadzić do tego, że w rekrutacjach wychodzi tyle, a w innych decyzjach inaczej, bo jakby rekrutacje też są dosyć dobrze zbadane i tu fajnie widać to, że to zależy od metody, jaką zastosujemy, nie? Bo jakby jak się okazuje, kiedy się prowadzi rozmowę rekrutacyjną na zasadzie ulubionych pytań rekrutera, a tak się robi większość, mam wrażenie, no to trafność wyboru to jest jakieś 30%. Tak, czyli w 30% udaje się nam wybrać kandydata, który się sprawdzi. To tak jak powiedzieli, rzut monetą daje 50%. Właśnie. Natomiast w tej rekrutacji zastosujemy assessment center, no to ten assessment już daje 70%. Nie? Czyli jakby w samej rekrutacji też są metody lepsze czy gorsze. Mnie się wydaje, że są, wiesz, to jakby łatwo jest pokazać obszar decyzji, w których potrafią ludzie podejmować decyzje w 100% trafne. Nie? Pod tytułem patrzę za okno i na podstawie tego, czy pada, czy nie, decyduję, czy biorę parasol. Jakby wiesz, jeżeli moje parametry wejściowe mówią, że biorę parasol zawsze wtedy, kiedy pada, no to zawsze podejmę słuszną decyzję. Znaczy to nie oznacza, że wiesz, może być pochmurnie, wyjdę bez parasola i się zacznie, nie? Ale moja decyzja miała wyglądać tak, że okej, jak pada, to biorę, nie? Więc wtedy podejmuję je dobrze. Ja nie wiem, czy są takie dobre badania pokazujące, w których obszarach my podejmujemy decyzje lepiej czy gorzej. Na pewno my wiemy dużo na temat tego, co nam nie sprzyja w tych dobrych decyzjach, nie? Że tam, wiesz,
No jest dużo takich, ty podajesz biegłych sądowych, mamy dowody, że jak są najedzeni, to reagują inaczej sędziowie niż jak są głodni, nie? Że jak masz dostać zwolnienie warunkowe, to łatwiej jest dostać rano, a trudniej po południu. No i też moglibyśmy sobie powiedzieć, kurczę, przecież ten jest fachowiec, decyduje o ważnej rzeczy, nie? Mhm. A wcześniej jak się nażre, to jest bardziej jakby liberalny, a jak jest głodny, to wkurzony, nie? W sensie i nie... Tak, tak, z żartem to w ogóle są cuda. Bardzo lubię przykład Miłosza Brzezińskiego o córce opowiada swojej, nie? Że jakiegoś tam popołudnia wychodzi z swojego pokoju zła jak osa, zła na cały świat, wszystko jest bez sensu, po prostu nikt się nie odzywa, on mówi, chodź, zjemy coś, nie? Po obiedzie, co tam chciałeś powiedzieć? A już nic. Jak ktoś ma dzieci, to ma jakby te dwa pierwsze pytania testowe, czy jest wyspany i czy jest najedzany. Tak, i dopiero jak te dwa pytania są pozytywne, to może się zastanowić, co się dzieje z dzieckiem. To też jest jakby heurystyka, czyli uproszczona metoda wnioskowania, ale to jest podstawa po prostu, czy żarło. W sensie, jak jest najedzone, mm-hmm. to jest szansa, że to zachowanie wynika z czegoś innego, jak nie jest najedzone, to raczej na pewno z głodu. No, no. Ja bym tu rozróżnił dwie rzeczy. Mówiłeś o decyzji w przypadku tego, czy pada, czy nie pada parasolki versus rekrutacja, ale tutaj widzę dwa rozróżnienia, czyli decyzje, które podejmujemy my w swojej własnej sprawie i decyzje, które my podejmujemy, ale decydują inni. I tutaj się pojawia trochę problem, no bo ja mogę zdecydować, czy chcę aplikować na przykład do tej roboty, czy chcę iść do tego klubu grać, ale czy oni będą mnie chcieli, to prawdopodobieństwo wtedy już mocno lata na lewo i prawo. I teraz to nas prowadzi do tego, że jeżeli ja podejmuję decyzję, w której udział mają też inni, to mogę przegrać, nie? I, no właśnie, no i w związku z tym może nie podejmować decyzji takich, w których udział mają też inni, wtedy nigdy nie będę przegrywał, a jeżeli muszę takie podejmować decyzje, no to jak się na nie przygotować? Jeśli na tym poziomie chciał zostać, to niewiele rzeczy pozostanie ci do podjęcia, niewiele decyzji. Owszem. No bo jakby w wolnym obszarze życia zawsze będzie tak, że my się decydujemy o tym. Wiesz, to jest ta piękna opowieść w Stanach, że każdy może być prezydentem. Prawda jest taka, że każdy się może ubiegać o nominację. Tak jakby, a potem to tak. Się jakby trochę jest po stronie ludzi, czy będziesz, czy nie. Znaczy ja tak mówiłem odważnie, dopóki Trump nie został prezydentem. Nie? Teraz by trzeba odczytać tekst, że nie zawsze możesz i nie każdy może. Ale moim zdaniem, tak jak podajesz te przykłady klubów, to trochę jest też pytanie o to, jak ja chcę o tej decyzji myśleć i kiedy się kończy moja odpowiedzialność. No ja podejmuję decyzję, że tam idę. Co się potem wydarzy, to jest nie moja decyzja. Tak więc gdybym ja chyba rzeczywiście chciał się ograniczyć tylko do podejmowania decyzji, które są w 100% przewidywalne, to niestety za wielu nie zostałoby mi do podjęcia. Takich szczególnie, gdzie no jakby zawsze, zazwyczaj jest tak, że my podejmujemy część decyzji, reszta podejmuje świat. Nie wiem, napiszę książkę, świat na to odpowie, kupi lub nie. Ty sobie wymyślasz, że zrobisz live i teraz jest pytanie, czy świat na to odpowie, tak, w jakiś sposób, jak się pojawi. Ja teraz na przykład odkryłem z boku, że tu są te komentarze, więc widzisz też... Odkryłeś? Prosisz, a ja podjęłem, że nie umiem w to robić, nie? Tego robić i tak dalej. To niestety trzeba się pogodzić z tym, że część jest w naszych rękach, część jest poza, ale z drugiej strony, gdyby było tak, że mielibyśmy kontrolę nad wszystkim, to byłoby nudne. Ja dzisiaj prowadziłem takie krótkie wydarzenie, gdzie mówiłem o tym, czy my jesteśmy dopasowani do czasów kryzysu i przeczytałem takie zdanie Henninga Becka, który twierdzi, że no, nasze mózgi są stworzone do nieprzewidywalności, do takich, nie do warunków zero-jedynkowych, gdzie trzeba po prostu zastosować algorytm, tylko do radzenia sobie z niejednoznacznością, nie? Czyli z taką sytuacją, że my nie wiemy wszystkiego, a pomimo tego i tak podejmujemy decyzję. To byłoby cholernie nudne, gdybyśmy mieli wszystkie dane. No dobra, ale to z kolei nie jest nudno, ale jest trochę straszno, w sensie, że mogę dostać po dupie, mogą mnie wziąć, mogę się wystawić na to, że ja się umówię z Żakiem i powiem mu, że będzie dużo ludzi i dużo pytań i dużo lajków, a jest mało, nie? I trochę siara, w sensie, co z tym robić? Tylko siarą staje się to w momencie, kiedy to byłoby dla mnie istotne, nie? Na etapie zaproszenia. Ja po prostu chciałem sobie z tobą pogadać, dawno nie gadaliśmy. Mhm. Więc jakby trochę jakby super, że są pytania, ale ja jakoś nie mam tak, że co parę minut sprawdzam, ile osób już nas śledzi, nie? Po prostu sobie gadamy. No powiedzmy, weźmy większe problemy świata niż nasz czat tutaj, nie? Co z tym? To wiesz, chyba zejdziemy na poziom jakiejś takiej rozkminy bardziej filozoficznej. Ja myślę, że to jest kwestia generalnego patrzenia na to, czy to jest ważne. Czy przypadek jest istotny? No wiesz, jakby to, że my istniejemy tutaj, gadamy jako ludzie z absolutnym przypadkiem, jesteśmy po prostu jakąś miazgą kosmiczną, która w jakichś sprzyjających okolicznościach skończyła się planetą, gdzie wytworzyliśmy inteligencję i skończyło się to tym czatem. To jest trochę smutne myślenie, że to się wszystko skończyło live'em, nie? Między nami, niezależnie od jakości tej rozmowy.
ale na ten moment można by tak na to popatrzeć, trochę jesteśmy, wiesz, jakimś tyłkiem, który gdzieś tam się wydarzył, jakimś cudem akurat na tyle daleko od jakimś cudem istniejącego słońca, że mogliśmy tu stworzyć życie. No. Mhm. Jakby wszystko jest przypadkiem w takim obszarze, przypadkiem w takim rozumieniu, że jakby no jest tak mało prawdopodobne, że też myślenie sobie o tym, że ten świat jest straszny tylko dlatego, że nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje, byłoby przygnębiające. No ja nie wiem, no jakby dorzucenie tego do pandemii byłoby już kosmicznym turbo teraz. To na czym polega ta sztuka błądzenia z tytułu twojej książki? Ja chciałem napisać książkę, która będzie o popełnianiu błędów i o dwóch rzeczach, o tym, jak się zabezpieczać przed błędami w przyszłości i o tym, w jaki sposób wyciągać wnioski z błędów, które już się wydarzyły. Mhm. Są dwa obszary, to znaczy po pierwsze myśleć sobie o tym na przyszłość, jak się zabezpieczyć, po drugie się uczyć, a druga rzecz, którą chciałem jakoś wydobyć, to to, że generalnie my z błędami mamy dwa rodzaje problemów. Po pierwsze musimy sobie z nimi poradzić tak mentalnie, emocjonalnie, czyli je przeżyć, a po drugie musimy wykonać dużo roboty poznawczej, żeby z nich wyciągnąć wnioski, czyli jakby przetrawić, przemyśleć i tak dalej. I myślę sobie, że to są takie dwa główne obszary trudności w obszarze błędów. No a jak zacząłem w tym grzebać, to się okazało, że jest bardzo dużo inspiracji w różnych dziedzinach, o których częściowo już mówiliśmy, które się po prostu mogą przydać do radzenia sobie z błędami, taki w kontekście osobistym, firmowym i tak dalej, i tak dalej. I zresztą to jest ciekawe, bo to trochę jest chyba zmiana na rynku, bo jak ja tą książkę napisałem, to się pojawiło bardzo dużo zapytań ze strony organizacji, które chciały tak podchodzić do swojej organizacji, że budujemy teraz firmę, która będzie jakoś otwarta na niepowodzenia, znaczy nie, która będzie błądzić, ale która będzie wyciągać wnioski, więc jakoś się też strzeliłem w ten czas czy moment historii, w którym uczenie się z porażek stawało się coraz bardziej istotne. Aha, to ty podajesz ten przykład, bo już mi się mylą filmiki, że jakiś pracownik korporacji popełnił błąd i firma straciła 20 milionów dolarów i on idzie do swojego szefa jak na ścięcie, a on do niego mówi, okej, co teraz dalej robimy? On mówi, jak, to nie chcesz mnie zwolnić? Ja mówię, zainwestowałem właśnie w twoją naukę 20 milionów dolarów, dlaczego mamy cię wywalić? Nie? To jest opowieść teoretycznie z IBM-a, chociaż cholera wie, czy naprawdę takiego rzeczywiście takiego projektu. To tak jak z datami Einsteina, nie wiadomo, które były jego, nie? Tak, tylko czasami da się je odkryć, że to nie były jego, nie? W sensie, a tutaj jakby nie wiadomo. Natomiast to jest opowieść trochę idąca w stronę właśnie kultury organizacyjnej, która się uczy z błędów. I teraz prawda jest taka, że to jak się tak racjonalnie na to popatrzy, to ten koleś ma rację. W sensie, no ten właśnie wiesz, ktoś spalnował 20 milionów, jedyny sens jest taki, żeby teraz powiedział mi coś takiego, co mi pozwoli tą kasę odzyskać. Natomiast wiemy, że to jest trudne, że się tak nie podchodzi do błędów, tylko raczej się ludzi... Znaczy jest dużo większa pokusa, żeby ludzi piętnować w takiej sytuacji, nie wiem, zwalniać, robić z nimi złe rzeczy, nie? W takim sensie firmowym. Okej, to jeszcze nam się wyświetla. To czemu warto, albo czemu to jest takie ważne, żeby doświadczać tego i czy lepiej jest doświadczać własnych błędów, czy czytać o błędach innych? Moim zdaniem, no, my lubimy to powiedzenie, że najlepiej się uczyć na własnych błędach, ono jest o tyle nośne, co bzdurne. Znaczy moim zdaniem, bo to by oznaczało, że jak nie wiem, ktoś się oparzy, to ja się muszę też oparzyć, żeby podjąć decyzję, że się z tego nauczę. Znaczy moim zdaniem, jak mam do wyboru sam się oparzyć albo dać komuś się oparzyć, to zawsze lepiej komuś. Znaczy chyba, że to jest twoje dziecko, no to tam jakby można się zastanawiać, nie? W sensie to zależy pewnie od poziomu zażyłości, kto lepiej, ale moim zdaniem najlepiej jest się uczyć z czyichś porażek jednak, to znaczy patrzeć sobie na błędy innych i wyciągać z nich wnioski, no bo jest takie fajne zdanie, nie pamiętam teraz czyje, że jakby uczmy się na czyichś błędach, bo sami wszystkich i tak nie zdążymy popełnić. Znaczy my nie mamy szansy popełnić wszystkich tych błędów, z których warto by było się czegoś nauczyć, więc jak możemy się uczyć na błędach pozostałych, no to pewnie lepiej, tak, jakby z tej perspektywy. Ja mam podobne przysłowie z czasem i zdążalnością o książkach, nie? Że na pewno nie przeczytasz wszystkich dobrych książek, gorzej, jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie przeczytasz wszystkich bardzo dobrych książek, no i jest też spore prawdopodobieństwo, że nie przeczytasz wszystkich genialnych książek, nie? Więc równie dobrze możesz już teraz się z tym pogodzić, nie? Albo kupować. No. To wiesz, no jakby jest taki moment, w którym sobie myślisz, już wiesz, że nie zdążysz. Bo wiesz, najpierw to jest taka figura retoryczna pod tytułem. Nie wszystkie książki mogę przeczytać. Ja mam 40 lat, ja już wiem, że ja nie zdążę. Tak, no bo statystycznie jestem w połowie swojego życia. Co jest jakby obiektywnie rzecz biorąc prawdą, chociaż jest to nadal smutna myśl. No i teraz ja już wiem, że nie zdążę wszystkich przeczytać, a nawet tych, które tutaj stają, nie przeczytam prawdopodobnie, zostaną takie, których nie przeczytałem, nie? Ale jakby
Tak jest, takie są obiektywne warunki. Nie? Masz jeszcze jakieś swoje ulubione przysłowia, które lubisz niszczyć? Przysłowia? Ja nie znam w życiu żadnego przysłowia. Wiesz, no chodzi o to takie typowe polskie, które są bez sensu tak naprawdę i przeczą same sobie albo się do niczego nie nadają. Nie, ja lubię ten taki obszar. Kiedyś wyszła taka książka, PWN ją wydał, która ma pod tytuł, czy tytuł co cię nie zabije, to cię wzmocni i pod tytuł i inne motywacyjne bzdury. Więc jak ktoś chciałby poczytać o takich powiedzeniach, które w świetle nauki przestają mieć sens, to zapraszam. Myślę, że ciekawa przygoda dla tych, którzy lubią takie powiedzenia kolekcjonować. Od właśnie co cię nie zabije, to cię wzmocni poprzez takie teksty jak znajdź pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał ani jednego dnia przepracować i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Więc tam dobijamy, jest... no. Więcej niż ja mógłbym teraz powiedzieć na ten temat. Spoko, to fajna inspiracja. Dobijam powoli do brzegu, to ja chciałbym jeszcze nawiązać, krótko, zobaczymy, do tego, że ty podjąłeś się, teraz pytanie, jak to wyglądało w praktyce, ale no, okazało się, że wytworzyłeś 6 książek w 3 lata i dobiegłeś z drogi do mety Ironmana po 300 tygodniach treningów. No i to, że gadasz do ludzi o 17-100 dni w roku średnio mniej więcej, no to też to są całkiem spore osiągnięcia, ale co po drodze ci nie wyszło? Możesz wybrać sobie jedną z tych 3 rzeczy, te osiągnięć i jakiś fuck-up, który po drodze się fajny zdarzył. Ja mogę, najwięcej mógłbym powiedzieć o książkach, znaczy ja rzeczywiście napisałem, mam 8 publikacji, które mają numer ISBN, czyli technicznie są książką. Tak więc jak podaję statystycznie, to 8, chociaż 2 z nich to są takie fiszki małe, ale mają numer ISBN. W Bibliotece Narodowej są w magazynie druków ulotnych i to jest przepiękna nazwa. Natomiast jakbyśmy teraz otworzyli mojego kompo, to ja mam tam z 25 plików książek, które nie powstały, a zaczęły być pisane, więc to też trochę pokazuje, że mam dużo takich rzeczy, które albo czekają na lepsze czasy, albo które wiem, że są już zamknięte. I to są czasami takie rzeczy, na które poświęciłem 150 tysięcy znaków i już nie powstaną. W sensie poszło w piach, tak? W sensie 150 tysięcy to jest mniej więcej połowa książki. Taki średni rozmiar rzeczy, które pisałem. I myślę, że tu jest dużo takich obszarów. Wiesz, widać te rzeczy, które wyszły, natomiast nie widać tych rzeczy, które się nie ukazały. Mhm. No ale jakieś, nie wiem, jakieś łzy, które uroniłeś, nie wiem, połamane biurko albo coś, jakiś dramat się wydarzył przy nich, czy to po prostu było zamknięcie pliku? W dużej mierze spłycenie emocji rzadko. Padam w smutek, raczej w złość chyba, to jest taka emocja, która mi najczęściej towarzyszy już w ogóle, ale łamanie biurek jest bardzo niepraktyczne, więc chyba nie. O racjonalności trochę już rozmawialiśmy, ale ten... Jesteś na żywo, bo przez chwilę zniknąłeś? To ja cały czas, no. Dobra, dobra. Spoko, to też jest jakiś sygnał, żebyśmy kończyli. A jak to było z tym Ironmanem? Tak jeszcze tylko z ciekawości, w sensie... lat, więc jakby miałem do wyboru auto sportowe albo zrobienie jakiegoś znaczącego sportowego wydarzenia. Pojechałem kiedyś do Szczecina, do Bogusia Michalaka, to jest taki dobry duch i trenerski i triatlonowy w Szczecinie, znają go tam wszyscy, no i Boguś mi w trakcie tego wyjazdu, ja tam przebąkiwałem coś, że mam zamiar zrobić triatlon i Boguś mi dał taką opaskę gumową, pomarańczową, na której było napisane, kiedyś zostanę jednym z nich. To jest taka opaska, którą się dostaje, kiedy robi się Ironmana po raz pierwszy. On ją dostał w Hamburgu na swoim starcie takim debiutanckim. No i dostałem tą opaskę. Jak ją dostałem, to sobie myślałem, no dobra, no to zrobię tego Ironmana. No i jakby zacząłem się przygotowywać. No oczywiście kosztowało mnie to dużo wysiłku, bo 32 tygodnie pracy, ale się okazało, że da się tak zrobić w zasadzie bez jakiegoś sportowego przygotowania. No właśnie, bo z jakiego ty poziomu startowałeś? To jest chyba też ciekawa rzecz, nie? Ja startowałem, jak startowałem start kontrolny, w czerwcu, w sierpniu mam Ironman, jak startowałem w czerwcu, to jeszcze Marcin Endoda, mój dobry znajomy, zawoziliśmy rowery, wstawić je na strefę i jak staliśmy na stacji, to ja jeszcze paliłem na tej stacji. Tak papierosa, bo myślałem, że mam chwilę sportowo. No jak startowałem, miałem 92 kg. To ja się ruszałem dużo w dzieciństwie, potem grałem w piłkę nożną, a potem skończyłem z urazami obydwu kolan, więc jakby mam dosyć bogatą historię chirurgiczną za sobą. Ale chyba jakby ja mam zadaniowe podejście do wielu rzeczy i do tego też takie miałem. Po prostu wiedziałem, że jest jakaś robota do wykonania, trzeba ją zrobić. No i potem się okazało, że da się dobiec do mety nawet w zdrowiu. Do tego stopnia mi się to spodobało, że w tym roku też mam zamiar się w to bawić. Co ciekawe, to, że odwołują teraz zawody i w zasadzie sezon stoi pod znakiem zapytania, zauważam, że w ogóle mi nic nie robi. Znaczy nie mam tak, że mi spadła motywacja, bo nie mam startu. Znaczy, bo start może się okazać nieważny i to też chyba pokazuje, że ważniejsza jest robota niż ten efekt na końcu. No to mnie zawsze ciekawiło u Ciebie właśnie, czyli takie podejście z dystansem do wszystkiego, co się mniej więcej dzieje, mimo tego, że się dzieje różnie.
Ja się cieszę rzeczami, oczywiście, nie? Mam takie momenty, jakby, które były super fajne i zawodowo, i, ale nie mam takiego, na przykład w kontekście sportu nie mam tak, że każdy mój trening to jest myślenie sobie o mecie, którą to się kończy. Ja myślę, że można oszaleć, jak się tak ma. Znaczy ja się też nie ścigam, wiesz, ja nie wygrywam tych wyścigów, ja po prostu chcę sobie poprawić czas, w którym dotarłem do mety i to jest mój jakiś tam cel. A z drugiej strony też wiem, że po prostu trzeba wykonać spokojnie robotę, zmieścić 11-12 godzin w tygodniu treningu i to powinno wystarczyć. No. Mhm. Właśnie miałem spytać, co jest twoją motywacją w takim razie, co cię pcha, tak jak u tej dziewczyny, która... No, zawsze jak ktoś pyta, to nie wiem. Znaczy, ja to lubię robić, w sensie, że myślę, że to o to chodzi, że ja lubię robić, lubię trening, tak, w sensie lubię te rzeczy. Mniej taka, nie mam takiej motywacji celu, typu, że meta zweryfikuje wszystko i teraz rób wszystko, bo na mecie się okaże, bo to nie jest ten poziom sportowy, w którym ta meta i medale byłyby dla mnie istotne, ale nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie, co to jest składową. Chyba to, że lubię to robić, to jest najważniejsze w tym. No to jest ciekawe, bo ten case dziewczyny, tej mistrzyni Europy i Olimpijki sprzed 45 minut, o którym mówiliśmy, która z testu jej wynikało, że nie ma kompletnie tych elementów, które predysponowałyby ją do rywalizacji na wysokim poziomie. Doszliśmy do wniosku ostatnio, że u niej to akurat prawdopodobnie wynikało z mocnej strony objawiającej się odpowiedzialnością i chęcią do naprawiania pewnych rzeczy, czyli po prostu ona chciała się sprawdzać, ona chciała brać na siebie pewne rzeczy, tak żeby czuć, że coś daje, nie wiem, sobie, komuś wokół i że jest potrzebna społeczeństwu mniejszemu lub większemu, jako sportowiec w tym wypadku. I to dla niej było naprawdę czymś, co ją motywowało do tego, żeby robić swoją robotę. Fajna, ciekawa rzecz. Da się. Ostatnie pytanie. W filmiku Szczęście na głowie opowiadałeś fajny case, że kiedyś chodziło o to, żeby przetrwać, a teraz sobie mamy komfort zadawać pytanie, jak być szczęśliwym. Mhm. No to mógłbyś albo streścić to, co wtedy powiedziałeś, albo jeszcze raz o tym powiedzieć, jakby skąd te dylematy i skąd... Jeszcze 100 lat temu się niespecjalnie będziemy mieli szansę zastanawiać nad tym, jak być szczęśliwym, raczej myśleli, co zjeść, nie? Tak jakby gdybyśmy patrzyli na większość populacji. Ja ostatnio robiłem takie wystąpienie na temat kryzysu i psychologii w kryzysie i doszedłem do wniosku w tym wystąpieniu, że właśnie za słabo czytaliśmy o kryzysie, za dużo o szczęściu, tam w duńskich metodach szczęścia, chińskich i tak dalej. Natomiast ja mogę ci podać jedno zalecenie stamtąd, które mi utkwiło w głowie jakby na długo, bo to w ogóle wynika z takiej książki Oliwiera Burkmana Antidotum, czyli o szczęściu dla ludzi, którzy nienawidzą pozytywnego myślenia, czyli nie lubią tego tam do połowy pełna szklanka i tak dalej. I Burkman tam pisze o jednej rzeczy, która potrafi trwale budować poczucie szczęścia i ona na mnie działa, chociaż nie działa na wszystkich, to jest uświadamianie sobie śmiertelności. Czyli takie, jakby taka stała refleksja nad tym, że mogę umrzeć i ludzie bliscy, których mam naokoło siebie, mogą umrzeć. I to się może stać szybko. I to nie jest po to, żeby od tego momentu na drugi dzień żyć tak, że jakby jutra miało nie być i tak dalej, ale żeby sobie zdawać sprawę, że to jest chwilowe. Tak? W sensie, że to jest ulotne, jakby, że jesteś... Mówisz, większość osób traktuje śmierć jako opcję, a nie jako rzecz, która na pewno się wydarzy. Ja chyba teraz najpokaźniejszy zbiór literatury, która czeka na przeczytanie, to jest literatura dotycząca śmierci i umierania. Tak? Jakby w takim rozumieniu myślenia sobie też o tych rzeczach, które się zwykle gdzieś tam spycha na bok. A moim zdaniem w kontekście, no wiesz, jak opisałem to mojej Gosi, tą metodę, ty znasz Gosię moją, to Gosia mi, ja znowu będę musiał zaknąć, więc możesz przygotować ten jinx, okay. Bo jak opowiedziałem Gosi o takiej metodzie budowania szczęścia, jak myślenia o na przykład śmierci dzieci, to Gosia mi powiedziała, 3-4, spierdalaj, titnąć. Citnąłem przecież. To nie jest metoda pewnie dla wszystkich, tak? W sensie nie sprawdzi się, ale dla mnie w ogóle polecam książkę. Ja nie pamiętam, jaki ona miała polski tytuł. Ja znam ten angielski, on brzmiał Antidotum. Gosia mogła przybić sobie piątkę z moją Izą, bo ja mam podobnie jak ty, czyli mi pomagało właśnie wyobrażenie sobie, że żyjemy w takiej wielkiej masie bąbelków, które składają się na galaktyki i jak to spojrzeć na to wszystko z odległości, tak naprawdę to wszystko, to co teraz robimy, to jest jeden wielki pic na wodę, fotomontaż. Jakby mnie to przekonuje, mojej żony troszkę mniej. Nie mówiąc o tym, że istnieje taka metoda, bo świat nie jest gotowy. Może tak jest. Dzięki, Rafał. Bardzo fajnie było pogadać. Myślę, że mamy 13 lajków, więc niech ktoś kliknie, bo nie jesteśmy przesądni, ale 14 zawsze ładniej niż 13, nie? Jak nie, to sobie sami zaraz klikniemy ewentualnie. Wypadków drogowych, nie wiem, czy wiesz. Powtórz? 13 w piątek jest więcej wypadków drogowych. No i... W krajach, które wiedzą, że 13 piątek jest pechowy.
wiedza czasami może wpędzić nas do grobu. Wpadły. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali. Filmik oczywiście zostaje. U Rafała też, bo go wrzucił u siebie na stronie i też na mojej stronie, więc zachęcam do tego, żeby sobie jeszcze popodglądać. Jakbyście mieli pytania poza, to wpiszcie, ja Rafałowi przekażę i potem go będę ścigał, żeby odpowiedział. Jeżeli byście chcieli jeszcze, żeby podobne się rozmowy pojawiły, to dajcie też znać. Bardzo miło było wszystkich dzisiaj gościć. Dobrego dnia. Dzięki, Rafał. Do zobaczyska. Dobra. Hej.